Dobra, kamera, uwaga, robimy internet. Chuj was tu. Nie! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. Tak jest i wracamy, tak jak dobrze pamiętacie, staliśmy pod tymże zamkiem i mieliśmy tu nie lada bitwę, ponieważ przegraliśmy tutaj z armią już sami, dobrze wiecie jaką, jeżeli widzieliście poprzedni odcinek. Zapomniałem po prostu nawet zrobić save'a. I musiałem cofnąć się tutaj, dozbierać resztę artefaktów. Cofnąłem się do teleporta, zrobiłem to co miałem zrobić, czyli przekazałem tym, że Loinisem, ja chyba wcześniej mówiłem do niego Lionis, tak mi się jakoś fajnie na język ułożyło. Także wybaczcie jak tam gdzieś przekręcę jakieś imię. Oczywiście to jest Loinis. Będę to i tak nazywał po swojemu, także bierzcie na moje słowa poprawkę. I tutaj gdzieś mi przebiegł właśnie brązowy. Ale tak, że wiecie, no on jest sobiutki. I też mi przy okazji, póki zacznę tutaj tą nie walkę, tylko to przejęcie zamku, ponieważ komputer gdzieś uciekł. Słuchajcie, dobrze wiecie, że ja bym mógł to przejść nawet w krótszy okres czasu, ale gram dla zabawy, gra ma mi sprawiać przyjemność, a nie wiecie, że cyk, 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 szybko, no i przejdź szybciej niż ja. No ale po co, nie? Można sobie przejść dla fanu nawet i w 10 miesięcy, przy okazji się wszyscy dobrze bawią. Dobra, przejmujemy zamek i nie tracimy czasu, ponieważ wiadomo, lustrzanka, a lustrzanka ma swój czas. Dobra, wieża ucznicza, zobaczymy czy coś tu możemy wykupić. Gryfy królewskie 0, krzyżowcy 0, sprawdźmy to w ten sposób, 9 tylko łuczników, ale łucznicy to tam okant dupy strzelił, chyba miałem szybką walkę włączoną, tak jest, bo walczyłem z tymi tutaj potworkami od artefaktów i nie chciało mi się już z nimi walczyć. Dobra, no to sprawdźmy co jest po tamtych stronach, dajmy sobie czas. Nie obawiam się nawet gącą, niech tu sobie przejdzie, ja sobie Loinisa wejdę do zamku, niech on nawet mi sobie tam zbiera, co on tam chce. O, ja się tutaj zabunkruję i gdzieś tutaj był gość z Inferno i tak jest, mnóstwo, horda, mnóstwo. Dobra, tu go chyba zablokowaliśmy w tym, dobra, tu przystaniemy sobie na chwilę, zablokujemy go w tym miejscu. Lord Hart, dobra, bierzemy sobie Lorda Harta i nim na chwilę obecną też się zablokujemy tu w zamku. To sobie wykupmy, zobaczcie, komputer troszeczkę błąd zrobił, bo uciekł z zamku w niefortunnym dla niego momencie, ponieważ traci zamek, kiedy jest dzień pierwszy, czyli dzień populacji. Dobra, dajmy czas i zobaczymy, co tutaj komputer zrobi. Ja nie miałem Christianem ruchów, jakby kto pytał, że mogłem się tam na niego już cofnąć, żeby go bić. Kurczę, no niefortunnie tutaj jeden ruch zabrakł. O, dobra, niech będą już stajnie. Tutaj jest się pod szkole troszeczkę w ataku. Ktoś mi też pisał, że nie mam dawać wiedzy, ale tutaj zobaczcie, całą wiedzę 4 daje mi korona maga. I jeden to już, a nie tutaj do mocy, ale tutaj korona maga daje mi do 4. Tutaj wiedzę już mi daje płaszcz ze smoczych skrzydeł. No to już zobaczcie, to i to zdejmę, to już mam po 4, także spokojnie, ja nie daję tutaj wiedzy, wiadomo, to jest rycerz 6-11, atak, obrona. Tutaj te współczynniki się liczą. Tu się troszeczkę cofnę, bo zgaduję, że komputer teraz powinien mnie zaatakować. Tak jest. To jest ten jego lepszy bohater, ale jestem Lordem Hartem w zamku, także troszeczkę go osłabię, bo zaraz i tak wpadnę. Wszystko jest w sumie wykupione, także nie ma obaw do, nie wiem, do strachu. A nawet nie będę podchodził. A o, gryf tu i tak jak podleci na dół tutaj i zacznie mi wybijać, to każdego mi tutaj wybije. A ja mu zacznę tłuc no, najlepszą jednostkę, tak? No bo w następnej walce, kiedy będę walczył moim głównym bohaterem, czyli Christianem, żebym po prostu się nie męczył, bo co z tego, że łucznika zabiję. Jak ja mam tam chyba po 107 łuczników na każdą stronę, także myślę, że to sobie jakoś tam załatwimy. Ja szukam tylko Pyre, ponieważ Pyre ostatnio załatwiła mnie dosyć poważnie. No, chciałbym się troszeczkę odkuć, że tak powiem, na niej. No, jeden gryf, to może tutaj ten jeden to do bloku zostanie.
A tym kusznikiem sobie będę mówił, gryfy wybijał. Tego kusznika to co tam zdajmy mu do połowy i tyle zostanie, a gryfi tak i tak mi tu wszystko wybije. A to jest wiadomo, tylko po to, żeby go troszkę osłabić. To nie jest jeszcze ta walka główna, czyli nie jest to walka Christiana. Dobra, już tego uderzmy. To się już szybciej skończy, żeby tutaj czasu nie tracić. Fajną balistę. Podwójnie tutaj strzela elegancko. Dobra, gryfem się już tu wybił. Myślałem, że go zaatakowałem, ale dobra. Never mind. Dobra, ten mi zajął zamek, ja go z powrotem odbiorę. Taka to gra i ścigamy komputera, który zaraz zacznie uciekać. To jest już standardzik, no zobaczcie. Zajmie zamek i idzie w prawo. O, tym razem zostawił trzech kapłanów. No dobra, to sobie już darujmy naprawdę, bo to strata czasu. O, tak, no, trzy za trzy. Dobra, z powrotem mamy zamek i tak się będziemy kuźwa z nim bawić. Dobra, tu już mamy. Dobra, dajmy czas. Ten już zbiera tam chyba wszystko co może. Ten mi zabrał zamek. Teraz ten idzie tutaj, dobra. O, tu jest już lepszy. Pajre! Przecież to była Pajre, przecież ja wcześniej kuźwa walczyłem z Pajre. Nie, no to dajemy z nią, kurde, lecimy z tematem, kurczę. Damy radę. Dobra, rozpocznijmy sobie jakoś może. Deszcz meteorytu 262. Balista 50 gryfów. Tutaj ma on pewnie do życia jakiś. On manę trochę. Nie, manę ma, kurde. Ja, bo on wszedł do zamku. No dobra, no to może zrobimy sobie coś takiego. 404. Bodzio działa na. No, tylko na jednego. Dobra, sobie do tego 107. Chowańcy, jeden punkt many. Dobra, i rozpoczynam gryfem, tak? Gryf ma tak na wprost. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jak tu stanę, to mnie zabije, bo gryf na dwie kratki, na dwa heksy. Dobra, to tutaj. Czempionem na razie dajemy czas. O. Dziwny ruch, bo mógł podlecieć jeszcze jedną kratkę. Dobra, 19 tutaj straconych. Dobra, tutaj dajemy na 31. 54. Dobra, 31 powinien zabić wszystkie. Tak jest, dobra. I teraz kusznicy 37, chowańcy bliżej, prosta strzała. Jeden krzyżowiec mniej, dobra, 407, to damy sobie go na lewą stronę. Powinien chyba zaraz uciec. Kapłan, tu nie ma co atakować, 59. A nie, balista, jak nie wiesz kto ma ruch, to ruch ma balista. Dobra, 37 krzyżowcy, 91 tutaj halabardnicy. A czempionami 37, tutaj lepszy atak jest. No, mnich. Kusznik. A, myślałem, że znowu kusznik będzie, ale jednak nie. Teraz jest kusznik, to kusznikiem damy, ten jest bliżej i łatwo się go da zabić. Odwet! Tak jest! 4899 punktów doświadczenia, troszkę artefaktów i odwet jest. Troszeczkę, jak widzieliście, taktycznie. I wszystko jest, to mamy koniczynkę, medal. Nie no, fajno, fajno. Dobra, jest elegancko. Staty podwyższone. Dajemy kolejnego. Jeszcze jak sobie w ogóle zbiorę te wszystkie, wiecie, do ataku i do tego, to już w ogóle będę skokszony. Ale to mówię za chwilę, na razie chcę tutaj wyeliminować komputerka z tego tutaj obszaru. Zajmę mu zamek i, nie wiem, wyrekrutuję być może drugiego bohatera, żeby sprawdzić, czy jeszcze się gdzieś tam nie kryje. Dobra, tutaj będzie raczej, kurczę, Rocky. Rocky też gdzieś podlecą w te okolice, zgaduję. Kogo oni tu jeszcze mają takiego 88, te ciule. Dobra, tych sobie spowolnię, na tak wiecie, na dobry początek. Aha, gryfem mam ruch. Dobra, tu na razie dajemy sobie czas. Strzelających nie ma, także spokojnie. Gryf sobie podchodzi tutaj. Ale mnich, kurde, wam powiem, że on na takie słabe jednostki, to on takie jakby był słabszy, a na lepsze jednostki lepszy. No nie wiem, tak czasami odczułem dziwne takie wrażenie. Dobra, tu 11 to bez obaw, 35 no te roki, no nie wiem jak tam... A, to taki sobie ruch. Dobra, 53, tu już zaatakujemy. On spowolnienie dostał także luz. Tu jest prosta strzała, czyli gryf
Już jest ładnie osłabiony. 35 na 53. Dobra, no tym się tu cofniemy, bo oni jak są w dużej grupie, to są mocniejsi. Ale dajmy sobie nim czas. Być może coś tam jeszcze nim ustukamy. Spowolni mi kogo? Tu krzyżowca, tak? Dobrze zauważyłem. Kogoś mnie tu spowolnił. Gryfa. Tu gryfa mi spowolnił. Dobra, 24. Balista to 7 tutaj gryfów. Aha, i to by było na tyle z jego ruchów, no to podejdźmy tutaj. Dobra, czyli zróbmy sobie coś takiego. O, może nie tyle co ścianę ognia, chociaż on jest z tej strony. Jakbym zrobił coś takiego. No kuźwa, idealnie ten jeden rok mi został, naprawdę idealnie. To pole siłowe służyłem po to, żeby ten nie mógł tutaj do mnie dojść, bo on potrzebuje 2 heksów, a tak dookoła to nie wiem, czy on tutaj zdąży. Ale jestem zablokowany, bo ten 88... Aj, kurde, rok padł. No to teraz już tego muszę osłabiać. Nim się wstrzymam. Ale krzyżowca to tak szybko chyba mi nie zjedzą. A tym bardziej, że ten... Ten zaraz tu będzie osłabiony. O właśnie. Jeszcze 19, czyli to pole siłowe troszeczkę teraz zbędne było. O kurde, aż 2? No to jedziemy do przodu. Tylko żeby krzyżowiec miał ruch. Jedziemy do przodu. Nie wiesz, kto ma ruch, to ma ruch balista. O, o jest, dobra. 12, ale 188 tutaj raczej mocniejszy. 3. O Boże, jakie ożywienie, wskrzeszenie, tylko że tu jest wskrzeszenie. Szkoda tych 3. Zaraz tu jestem koło zamku, no to mogę sobie uzupełnić tą manę, a 3 czempionów to nie chciałbym tracić. Dobra, zajebiście, 3 czempiony. Elegancio. Czemu 27? O czym zapomniałem? Tam chyba na poziomie ekspert, kuźwa! Ja będę musiał sobie po odcinku przypomnieć, dlaczego nie zostało mi tych 3. Patrzę, no kuźwa, zapomniałem, naprawdę. Dlaczego nie został ten? Wskrzesiłem przecież. Dobra, nieważne, ludzie, ja... tego mi nie piszcie w komentarzach, ja po odcinku sobie ogarnę, dlaczego nie ten. Aż zapomniałem. Dobra, tu mamy o 3, 2, szaleństwo, tu jest... A, takie spoko artefakty. A, jeszcze chyba parę chochlików będzie w zamku. Ile? Pff, jeden hoklik, mógłbym już to na szybką walkę wziąć, tylko wieże ucznicze mi tutaj 3 kapłanów zabiorą. A w sumie nie będę używał many. A bo i tak muszę ją zregenerować, to sobie o... jednego tutaj strzelę, ale patrzę, ale głupi błąd zrobiłem, bo przecież... mogłem go nie używać tego wskrzeszenia. Czemu? Kurczę, zapomniałem, naprawdę zapomniałem. Dobra, jesteśmy w zamku, poczekamy sobie ten jeden dzień i zobaczymy, co się będzie działo z prawej strony. Dobra, komputer, ty już mnie denerwujesz. A jest dzień 7. Dobra, sobie sprawdzę, co ty masz w środku. Że nie wiem, czy mam się ciebie bać. Chyba szybkiej nie ma, nie? Nie ma. Jest wszystko w porządku. Co ty masz, chłopie, w środku? Te gryfy? O! Antymagia na krzyżowcy. To żeś teraz, chłopie, walnął. Nie no, hipnozytycznie, co by przecież jestem tu na strzała. Ale dobra, no to chociaż osłabię mu tu. O, 2 tych łuczników. Ale zobaczcie, przynajmniej rzucił antymagię, przynajmniej tam stracił troszeczkę tych punktów. Dobra, dajemy czas i komputer wchodzi. Uwaga! Kolejna jakaś lepsza walka, tylko że ja też tutaj wojska nie mam. Ale dobra, ja jestem w zamku, to mam tą małą przewagę. Jakbyśmy tu elegancko zniszczyli tą katapultę, to by było fajnie, tylko że katapulta ma 1000 punktów, nie? No to czasami ta taktyka wypala, czasami nie. Tylko na... tych już nie mogę, tylko na te, ale to nie ma sensu, hipnozy. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Modlitwa. Fala śmierci. 80, a tutaj 150. O, już lepiej.
6 gryfów ginie. Dobra, dajemy czas. Aż mi się kuźwa ciemniej w kamerze zrobiło. Patrz, ostrość. O. Aż mi się ciemniej w kamerze trochę zrobiło, bo komputer rzucił trzęsienie ziemi. Dobra, tutaj dajemy czas. Mnich. Jedziemy w tego gryfa. Ciśniemy go. Damy radę. To musimy wygrać. Tutaj jest elegancka, będzie prosta. Trzeba trzech gryfów ginie. No gorzej jeszcze tutaj T21 będzie do rozwalenia. A myślę, że damy radę. Dobra, ile on tutaj ma tych punktów? Kurczę, mam 4 minuty jeszcze. Bo mi kurczę skończy się film. Musimy to, musimy tutaj ogarnąć to, chyba że zrobię cięcie, no jeżeli mi nie wyjdzie w razie. Albo będę kontynuował bez kamery. Kurczę, bez gadania i napindalamy. Tak jest, kurczę, i jeszcze morale. Kontra. Tak jest, zajebiście. No i po gryfie. Dobra. No, mnich. 21 tutaj, musimy tego krzyżowca. Ten krzyżowiec jest chyba trochę nienormalny. Dobra, 20. 1 i 1. Tak jest. 103. Dobra, dajemy czas. O cholera. Ile on ma jeszcze czarów? 0. Ja mam 24, dobra. Muszę to wykorzystać. Dobra. A już myślałem, że wieżę mi wytłuczę, ale... Ale spoko luz. Dobra, 4. Zajebiście. Dobra, gryfem na razie się nie ruszajmy. Jak on tutaj chroni, tutaj osłabiamy tą 103. Może być później nieciekawie, jak on tu wbije. Damy radę, kurde ludzie, czy walka w 3 minuty... 3,5 minuty w zasadzie... Zda się? Zobaczymy. Dobra, tutaj dajmy czas i wieżę. Kurde, już po jednej wieży. Dobra, lodowy pocisk, 94. Cyk, dobra. I zostało jeszcze 3. Mnich 79, osłabiamy tutaj tego idiotę. Dobra, ty już tutaj w tą piątkę. Dobra, halabardnik już tutaj podchodzi. 70, może być zaraz nieciekawy. Dobra, złe oczy padły, jest dobrze. Dobra, oj, krzyżowiec się troszeczkę, czy ten champion się troszeczkę wyłożył na ziemię. Dobra, gryfem sobie tą 14 już zdejmiemy, żeby już tutaj był, został tylko ten halabardnik. 43, 2 minuty nagrania. Czy jeszcze się uda zakończyć ten odcinek w jakimś fajnym stylu? Kurczę, bitwa o zamki dzisiaj, naprawdę, tak chyba nazwę ten odcinek, nie? Bitwa o zamki. To już w katapultę napierdziali. Udało się! Loinis obronił, chociaż tam się 4 czempionów wyłożyło na ziemię, ale zajebiście, w fajnym stylu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodobał i... Pajre! Mówiłem, kuźwa, nie atakuj jak nie potrafisz, nie atakuj, no... Odwet był. Troszkę nam zamków pozabierali, ale odzyskaliśmy to wszystko. Jeszcze mam te 2 minutki nagrania, także pokażę wam jeszcze, gdzie będziemy tutaj się kierować w następnym odcinku. Jak widzicie, ten obszar już jest w sumie kontrolowany przez nas. Już powoli będę tutaj zbierał te wszystkie szkoły i inne tutaj te artefakty, które nam zostały. Tam już mogę wam zdradzić, że jest już jeden zamek i patrzę w kamerę, a nie w podgląd. I to już zobaczymy w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Ja jestem Krupier i zostawcie lajka, jeżeli się podobało, bo na pewno się spodobało. Kuźwa, 50 razy jeszcze to powtórzę. Jeżeli będziecie już na dole, to zostawcie jakiś komentarz. I jeżeli lubicie moją serię Heroesów, lubicie Heroesy, chcecie ode mnie więcej i chcecie częściej te filmiki, to subskrybujcie mój kanał również na dole, bo naprawdę warto. Na razie, trzymajcie się, cześć!